Gmina Oporów rozwija się prężnie. W ostatnim czasie zakończono wiele inwestycji. Wójt gminy Robert Pawlikowski zapowiada kolejne działania. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, o czym rozmawia się w gminie Oporów, co nowego i czym zajmuje się obecnie wójt. No, w gminie się rozmawia o wielu rzeczach, dlatego że potrzeb jest niezmiernie dużo. Staramy się je realizować i wywiązywać się przede wszystkim z zobowiązań w stosunku do mieszkańców. Ostatnio udało nam się oddać do użytku kilkadziesiąt oczyszczalni przydomowych, kilka kilometrów dróg, jak również ogniwa fotowoltaiczne, które w tej chwili już myślę, że służą też i mieszkańcom, chociaż są na budynkach użyteczności publicznej, ale pomniejszają nam koszty, produkując prąd na nasze potrzeby. Myślę, że jest to oszczędność rzędu kilkudziesięciu tysięcy rocznie. Gdzie znajdują się te ogniwa? Tak jak wcześniej wspomniałem, na budynkach użyteczności publicznej, czyli na budynkach dwóch szkół, dwóch hydroforni i przy urzędzie gminy. A jakie najbliższe plany ma gmina? Czy jest może coś, czym chciałaby się pochwalić? Myślę, że mimo, że jesteśmy małą gminą, ale z całą pewnością mamy się też czym pochwalić. W tej chwili trwa przebudowa hydroforni w Oporowie. Jest to bardzo ważna rzecz. Nie można żyć bez wody, a szczególnie bez dobrej wody, i myślę, że ta woda będzie u nas coraz lepsza. Inwestycja właśnie, tak jak powiedziałem, trwa. Jej wartość jest około 1,5 miliona złotych. Do końca czerwca powinna być zrealizowana. Natomiast no, pewnie będą pewne trudności z pobieraniem wody w tej chwili, dlatego że remont ma to do siebie, że będą pewne przerwy. Dlatego też proszę o wyrozumiałość mieszkańców. Z nieoficjalnych źródeł wiemy też, że planowana jest dosyć duża inwestycja związana z gazociągiem. Czy coś nam pan wójt zdradzi w tym temacie? Tak, to jest też taki bardzo ważny temat, myślę, że dla gminy i dla mieszkańców, dlatego że w pierwszej mierze wybudowanie takiego gazociągu spowoduje, że gmina będzie pozyskiwała podatki co roku od podatku od nieruchomości. Myślę, że to będzie rzędu około 500 000 złotych. Natomiast trzeba poczekać jeszcze kilka lat. Rzeczywiście odbyły się już pierwsze rozmowy z przedstawicielami firmy, która ma budować gazociąg. Jest to Gaz System. Do końca 2022 roku miałby być wbudowany i będzie on z gminy Gostynin, z Leśniewic, do Rawy Mazowieckiej, przez gminę właśnie Oporów, na długości około 5 km, przez gminę Żychlin i dalej.